tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Infernal Mobs i dodaje nam moby, które mają bardzo, bardzo duże możliwości ranienia nas i wysyłania nas w kosmos i w ogóle. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Infernal Mobs pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę od razu mamy filmik dotyczący właśnie moda. Także na świecie znajdują się właśnie takie stwory, jak tutaj jest pokazane. Zjeżdżamy w dół, tutaj są informacje właśnie, co one mogą robić, te stwory i na końcu, na dole samym, jak się zjedzie na sam dół, jest sekcja Downloads i tutaj mamy na wszystkie wersje możliwe do pobrania. Oczywiście nas interesuje wersja 1.9, zatem tu klikamy na to zielone i stąd pobieramy plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge'a z końcówką 1767, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza wersja ma numer końcówki 1865 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1865. Klikamy play i czekamy dalej. Za moment nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga i pracujący Forge będzie instalował nam nasze wszystkie mody, które mamy w folderze mods. O, jest logo Mojanga i pracujący Forge. Także jak widzicie, on tutaj nam instaluje i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze moment, musimy poczekać. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, niestety, jak się otwiera Minecrafta. Jeszcze chwileczka. Okej. Tu jest ostrzeżenie, że Forge jest jeszcze w wersji beta, czyli nie ma wersji rekomendowanej, zatem przypominam o tym, żeby sobie kopiować folder .minecraft, bo się mogą pojawić błędy i może się wszystko stracić. Okej, tutaj wchodzimy do mods i gdzieś mamy Infernal Mobs. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Ja Wam nie pokażę, że te moby występują, ponieważ one, wiadomo, występują po pierwsze na świecie, gdzie nie ma trybu tego, który ja mam tutaj, czyli, Boże, jak on się, pokojowego. Po drugie, występują w nocy. No, ewentualnie można by zejść
No dobra, zróbmy, może się uda akurat. W każdym bądź razie bardzo trudno jest to znaleźć, stwora. Game mode. Co tam zrobimy? Jeden. Bardzo trudno jest znaleźć stwora, bo one nie występują tak sobie po prostu zawsze, tylko co jakiś czas. O, jak ciemno. Co jakiś czas, także trudno je znaleźć, ale naprawdę wierzcie mi, że szukałam dobre 15 minut, poświęciłam na poszukanie, żeby sprawdzić, czy na pewno mod działa i występują, więc możecie mi wierzyć, że mod działa. A po prostu pokazuję wam tutaj, że chodzę po świecie, że się nic nie crashuje. No nie ma stworów. O, cicho, bo są jakieś. A ten jest zwykły. Bo gdyby on był niezwykły, to na górze by było napisane, jaką on ma moc. Ten Enderman też jest zwykły, ten zwykły. No niestety, chyba nie znajdziemy. Także nie będę przedłużać. Możecie mi wierzyć, że naprawdę są. I nawet jak byłam na właśnie kreatywnym, to posiadał taką moc ten stwór, to był zombiak, pamiętam, że nawet mnie przestawiał na kreatywnym, nie zastanawiając się, czy dobrze robi, czy nie. Nie wiem, gdzie tutaj syczą, no tutaj nie ma dziur żadnych. Dobra, no to w takim razie, jak widzicie, mod nie crashuje, czyli działa, naprawdę się pojawiają, także po prostu musicie poświęcić trochę czasu na to, żeby je sobie znaleźć. To znaczy, one was znajdą w nocy, jak będziecie się bawić. Dobra, tam jest jeszcze jakaś dziura, może tam będzie coś. Nie. Nie, to nie wiem, gdzie one występują. Zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniabage.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!